otwarcie miejskiego przedszkola na Szarych Szeregów, rozdanie grantów oraz zaproszenie na obchody Narodowego Święta Niepodległości. Zapraszamy do oglądania Miasto Żyje. Z placówki przy ulicy Szarych Szeregów dzieci korzystają już od wakacji, a teraz społeczność przedszkola zaprosiła gości na oficjalne otwarcie. Była to okazja do zaprezentowania nowoczesnej placówki, z której korzysta ponad 200 dzieci w 10 oddziałach, z których połowę stanowią oddziały integracyjne. Poza salami zajęć w budynku znalazły się pomieszczenia do integracji sensorycznej, doświadczania świata, duża sala widowiskowo-rekreacyjna oraz blok żywieniowy. Przed obiektem powstał kolorowy plac zabaw oraz parking. Obok przedszkola kręca się tęcza, ono od początku było murowane. To było tak drogie, drewniane, natomiast teraz już rzeczywiście ma zupełnie nowy wymiar, jest zupełnie fantastycznym obiektem, które będzie cieszył, jestem przekonany, przez kolejne pokolenia małych mieszkańców Płocka. Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka nagrodziła najlepsze pomysły w ramach konkursu grantowego. W tym roku rozdzieliła łącznie 336 tysięcy złotych. Pieniądze trafiły do 19 organizacji pozarządowych i 10 beneficjentów indywidualnych. Dzięki temu uda się zorganizować m.in. warsztaty muzyczne i teatralne, imprezę dla niepełnosprawnych dzieci w zoo, festiwal tańca, cykl koncertów dla maluchów, warsztaty parkour, breakdance i street workout. Fundatorami są Urząd Miasta Płocka, PKN Orlen oraz Basel Orlen Poliolefins. Pieniądze na granty przekazała także Fundacja Levi Strauss. Trwa przebudowa schodów przy moście imienia Legionów Józefa Piłsudskiego. Ułatwią one zejście nad Wisłę, ale będą też wzmocnieniem skarpy. Na ich remont Urząd Miasta uzyskał dofinansowanie z Funduszu Osuwiskowego w wysokości ponad 1 000 000 zł. W skarpę wbito już 18 pali, które umocnią teren. W najbliższych dniach zostaną wylane biegi schodowe i spoczniki. Później konstrukcja zostanie pomalowana farbą antygraffiti i zamontowane zostaną balustrady. Prace mają się zakończyć do 30 listopada. Całkowity koszt inwestycji to ponad 1 400 000 zł. 1500 marcelinek czeka na Płocczan. Ciasteczka w kształcie kapelusza Marceliny Rościszewskiej udekorowali razem z prezydentem Andrzejem Nowakowskim uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7. Dostaniemy je podczas podwieczorku patriotycznego w najbliższą niedzielę, 6 listopada. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych na Starym Rynku to wstęp do kilkudniowych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. W programie, obok oficjalnych uroczystości, które odbędą się m.in. przy Płocie Nieznanego Żołnierza, znalazły się ponadto bieg niepodległości, rajd rowerowy, degustacja rosołu z gęsiny i liczne koncerty.